Siema, meczko mordeczki z tej strony, GNT YouTube. Pewno się zapytacie, gdzie jestem. A jestem w naszym tarasie widokowym. Tak, dzisiaj zaczynamy robić taras widokowy, magazyn skończyłem, ale to wam opowiem potem. Teraz zaczęliśmy robić ten magazyn. Albo najpierw wróćmy do bieżących rzeczy, tamtym magazynem się zajmiemy później. Tak, dorobiłem sobie tutaj szybę, żeby mieć taki fajny widok. I teraz idziemy do naszego magazynu, tu zrobiłem stone bricka. I tak, no już te skrzyneczki zrobiłem poza odcinkiem. No i tak to wygląda, fajnie to wygląda. Dobry miałem pomysł z tymi szkłami. Możecie się podzielić opinią w komentarzach. I ten tu znowu dajmy farmę. I czekajcie, się szybko napiję wody, bo mi zaschło w gardle. Okej. Ogólnie to jak ja to nagrywam, to jest mecz Iran-Hiszpania. Jest bardzo zacięty, bo można powiedzieć, że Irania słaba. Pociąg mi bił na odcinek. Pociąg, panie, nie trąb, pan tyle. Kurde. Dobra, oświetlimy se. No uparł się, no. Nie wiem, czy to słyszy. A w ogóle mordeczki, słyszycie to? Jak kopię? Nareszcie wrócił dźwięk. Sam się nagle naprawił. I się cieszę. Ogólnie to sobie zrobimy taki fajny ten taras. Żeby nie było, że jakieś brzydki. Ogólnie to wiecie, to na render distance tu będę więcej widział. Najprawdopodobniej jak skończę serię, to... to wam dam tego save'a. I sobie będziecie mogli go... będziecie mogli robić na tym świecie, co będzie wam się chciało. No jak na czwarty odcinek, to już mamy bardzo duże rzeczy. Oj, trzeba coś jeść. Jeszcze... ja sobie zaznaczę, na jaką głębokość. O, gdzieś na tą. Co zrobimy, nie wiem, jaką już... nie wiem... jaką jakby, nie wiem, no... nie wiem, jak to powiedzieć, czy taką, nie wiem, poczekalnię, czy coś tak, coś w tym stylu. Ale ogólnie wejście zrobię fajne do tego, bo chcę zrobić tak, że na, nie wiem, łódką się będzie wpływać. Łódką się będzie spływać, o. Że tak powiem. Dobra, nawet ta strefa jest duża już. O nie. Dobra. Ogólnie wiecie, jak... tak sprawnie. Nie wiem, tym się zajmiemy potem. Na razie sobie zrobimy podłogę. Za niedługo będę chciał iść do... to znaczy poszukać wioski ogólnie, żeby sobie pohandlować z tymi wieśniakami. Nie wiem, może na jakieś emeraldy albo coś. I jeszcze dzisiaj, jak skończymy ten
Teraz to pójdziemy do jakiejś. To zrobimy sobie własną kopalnię, o, że tak powiem. Ojdź, czemu myśmy się tu dokopali? Aha, bo pod nami to jest. Bo pod nami przed odcinkiem właśnie kopałem sobie koblan, żeby mieć na ten odcinek i ten i. Już, kurde. No powiem wam, że trochę zmęczony jestem po dziś. Znaczy, no aż tak zmęczony nie jestem, bo prawie pół dnia siedziałem w domu. Próbowałem namawiać kolegów, żeby wyszli pograć w nogę, ale no nie chcieli, bo są śmierdzącymi leniami. Nie no, oczywiście pozdrawiam tych, co nie chcieli wyjść, a te osoby wiedzą, kto to jest. Dobra. Ściany chyba zrobię teraz tym razem z drewna. Albo nie, nie wiem. To trzeba było pomyśleć, czekajcie, jakby to wyglądało. Nie, brzydko to by wyglądało. Nie wiem, wyobraźcie sobie zamiast kobla, kurde, drewno. A jeżeli chcecie. O, mam dla was takie głosowanie. Jeżeli chcecie, żebym nagrał odcinek z kimś. Na przykład, nie wiem, na przykład z jakiejś mapki. Na przykład dajmy na to. Nie wiem. Rzucę przypadkową. Fleeting Island Survival. To napiszcie w komentarzu chcę, a ja przypnę serducho tej osobie. I będę wiedział w ten sposób, ile osób w ten. Ale widzę, że bardzo mało osób lajkuje moje filmy. Nie wiem dlaczego. Może wam się nie podoba ta seria właśnie z Minecrafta, ale no. Nie wiem, no. Dobra. Teraz nam został sufit. Ale ja już mam pomysł. Ja mam bardzo dobry pomysł na tego save'a, ale to będzie przynajmniej, nie wiem, w późniejszych odcinkach. To nie będzie w takich pierwszych odcinkach. To będzie w całkiem późniejszych. One killów mi się skończył. Aha, nie, to tak z killofami nie działa. Zapomniałem. Dobra. Ej, kapujecie, sędzia doliczy do pierwszej połowy 3 minuty. Lol. Starczy nam easy. Dobra. Ło. Ogólnie sorry za głos dalej. Się wykopiemy rączką.
Czekajcie, bo muszę coś sprawdzić na telefonie. Ale ładnie. Czekajcie. Coś zobaczę. Dobra, już jestem. Okej. Teraz się nam starczy, bo chyba więcej nie mam. Starczyło, na spokojnie, na luzie. Oj. Dobra, to tutaj to sobie mogę zablokować. I tak, bo tu będą iść schody. Czekajcie, bo nie wiem jak to... Aha, dobra, dobrze jest. Sorry. Oła. Sorry, mordeczki. Za ten dźwięk. Dobra, czekajcie, bo musimy ogarnąć, jak by tu zrobić. Ogólnie to tu będą drzwi, tak? Tutaj tego nie powinno być, tej ściany. I mi się pomyliło. Pomyliło mi się z tą ścianą. I niby taki teraz, ale no już dużo roboty zajmuje. Dobra. I tu będzie miejsce, dajmy na to, na te drzwi. Tak, tu poszedłmy już. Bęk. Bęk. Dobra, i tu niby będzie to wejście, tak. Oła, no kurde, nie poszedł po schodach. Dobra, także my teraz musimy... Nie wiem, ile mam kobla. Dobra, dużo mam kobla. Dobra, mamy dużo tych sodów.
A nawet i chyba za dużo. Ale dobra, zobaczymy. Dobrze, tak lecimy. Tu, 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 tu. Dobra, my sobie musimy iść po drewno, bo no barierkę trzeba zrobić. Ogólnie to muszę chyba wszystkie drzewa pościnać. Serio, dopiero 16 minut odcinek trwa? Ja myślałem, że już trwa przynajmniej z pół godziny. Ogólnie się na pewno spytacie po co. Barierki, bo trzeba barierki zrobić, żebym nie wyleciał, bo zawsze jak to ja lubię wylatywać, nie chce mi się ciągle ginąć i no. Dobra, i to stacie se zetnę. Albo jeszcze tamte se zetnę. Dobra, lol, ale to fajnie wygląda. Dobra, i teraz sobie zrobimy te. No i mamy, bo wiecie co, zrobimy to inaczej, bo to brzydko wygląda. Damy tutaj też. Dobra. Fucka. Dobra. Tak, i jak to się teraz robiło? Czekajcie, bo patyków mam pełno, wiem. Gdzie ja mam te patyki? No to jednak nie mam patyków. O, nie tu. Ale te barierki będą, no, dość, dość. No nie.
Wow, ale bym se wypadł. Aha, dobra, jeszcze tutaj. I teraz sobie dodamy sobie pochodnie. Postanowiono, że generał KM, dowódca 10. Dywizji Spadochronowej, przejmie odpowiedzialność za porządek w Albierze. Stanie na czele sił wojskowych. Tak, wiem, widzę tego zombiaka. Dobry był. Dobrze, że sobie tą tarczę zrobiłem. O lol. Dobra.
Teraz musimy zrobić sobie... Mamy jeszcze CC? Dobra, to mamy, tu płytki sobie zrobimy. Wybrałem materiał nakręcony przed ostatnimi zamachami. Pośród tych arabskich mężczyzn i kobiet są również terroryści. Ale którzy to? Aha, jeszcze drzwi. Jakich rozmów? I nie starczy mi na drzwi, serio? Kontrola dokumentów jest niedorzeczna. Terroryści na pewno mieli papiery w porządku. Zwróćcie uwagę na intuicję kamerzysty. Jest pewien, że w szybce znajduje się coś ważnego. Widzimy wszystkie szczegóły. W podwójnym dnie może być ukryta bomba. Nigdy nie wiadomo. Wystarczy na tę. Musimy zacząć od zera. Wiemy co nieco o samej organizacji. Dobre i to. Ma strukturę piramidy, złożonej z różnych sekcji, na które składają się... Żebym sobie zamknął drzwi. Jej wierzchołek stanowi sztab. Dowódca wojskowy werbuje człowieka, który kieruje sekcją numer 1. Ten werbuje dwóch kolejnych, numer 2 i 3. Tak powstaje pierwszy trójkąt. Numery 2 i 3 werbują po dwie osoby. Numery 4, 5, 6 i 7. Dzięki takiej strukturze organizacji każdy jej członek zna jedynie trzech innych. Tego, którego serwował oraz dwóch, których sam wybrał. Kontaktują się jedynie pisemnie. I właśnie dlatego nie znamy naszych wrogów. Ponieważ oni wzajemnie także się nie znają. Gdy poznamy nieprzyjaciela, zdołamy go wyeliminować. Aspekt ma charakter długoletni. To zadanie typowo policyjne. Wiem, że nie lubicie tego określenia. Ale tylko ono sprawnie określa nasze zadanie. Musimy rozpoznać wszystkie elementy piramidy i dotrzeć do samego sztabu. Kluczowe będą informacje. Pozyskamy je dzięki przesłuchaniom. Należy je prowadzić tak, by zawsze uzyskać odpowiedź. W tej sytuacji tak zwane ludzkie odruchy nie zapewnią nam żadnej skuteczności. Jestem pewny, że wszystkie jednostki to zrozumieją i podejmiemy odpowiednie kroki. Niestety nie zależy to tylko od nas, a musimy mieć do dyspozycji całe miasto. Dokładnie je przeczeszemy i przesłuchamy wszystkich mieszkańców. Stoi nam na przeszkodzie obowiązujące prawo, które postrzega Algierię jako wakacyjny kurort, a nie pole walki. Niełatwo będzie nam uzyskać pełną swobodę ruchu. O, już 28 minut. No, dość odcinek trwa. Sorry, że się tak nie odzywałem, ale się chciałem skupić trochę na grze. Gdyż musiałem trochę pomyśleć teraz. Udało się.
No także jak będę grał z kolegą, to sobie możemy się i chcę popatrzeć. No także to, co dzisiaj chciałem zrobić, się udało. Także jak na 4 odcinki to już dużo. Także mordeczki, dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli on wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Także dzięki za oglądanie. O kurde, nie chcę screen robić, jak wiecie, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!